Mateusz Cyrzan, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Ostrzeżenia albo informacje o imprezach kulturalnych to zaledwie kilka z całej gamy komunikatów, jakie mieszkańcy gminy Wejherowo mogą otrzymać na telefon komórkowy bądź stacjonarny. A o co dokładnie chodzi i na czym polega nowatorski pomysł władz gminy, sprawdzali nasi reporterzy. Teleinformatyczny system zawiadamiania mieszkańców gminy Wejherowo uruchomiono 1 czerwca i jak do tej pory jest to jedyne takie przedsięwzięcie na terenie całego powiatu wejherowskiego. Przy jego tworzeniu władze gminy współpracują z firmą Alcatel. A jakie są zadania nowego systemu? Jest to system, który ma spełniać określone funkcje ostrzegania, powiadamiania i informowania. W tych trzech kategoriach możemy przesyłać informacje w sposób zautomatyzowany, poprzez system teleinformatyczny, który przekazuje informacje dla mieszkańców gminy za pomocą SMS-ów lub w systemie głosowym. Koszta związane z rozsyłaniem wiadomości ponosi gmina Wejherowo, a cena jest uzależniona od ich rodzaju oraz ilości. Informacje o zagrożeniach są uzyskiwane z Centrum Kryzysowego w Gdańsku, a także Instytutu Meteorologii. Aby zwiększyć efektywność i przepływ wiadomości, obszar gminy podzielono na 3 strefy – północną, południową i tereny zalewowe. Co należy zrobić, by i nasz numer znalazł się w bazie? Sposób logowania się do tego systemu jest bardzo prosty. Możemy dokonać tego na 3 sposoby. Po pierwsze, wysyłając SMS-a na określony numer, wchodząc wcześniej na przykład na naszą stronę internetową Urzędu Gminy, czy też korzystając z informacji, które znajdują się na plakatach. Wystarczy zadzwonić pod określony numer i zalogować się zgodnie ze wskazówkami, które będą podawane w informacji. I trzeci sposób, wchodząc na stronę internetową, wpisując swój numer telefonu i po odzwonieniu na ten numer możemy się zalogować. Jak do tej pory system cieszy się dużym zainteresowaniem. Od jego funkcjonowania władze uzależniają możliwość rozszerzenia oferty projektu. Baza telefoniczna stale się powiększa, a my życzymy jej użytkownikom jak najmniej niepokojących informacji. Za nami jubileuszowa edycja konkursu Selektywna zbiórka odpadów Młodzież daje przykład. W tym roku zebrano 18 200 kg plastiku oraz 7,5 tysiąca kg szkła. Tradycyjnie organizatorem konkursu Selektywna zbiórka odpadów Młodzież daje przykład jest Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie. W tym roku odbyła się już 10. edycja konkursu. Udział w nim wzięło 13 placówek oświatowych z Wejherowa i okolic. Łącznie zebrano 18 200 kg plastiku oraz 7,5 tysiąca kg szkła. Idea konkursu ma na celu promowanie selektywnej zbiórki odpadów. Idea ta jest promowana w całej Europie, w Unii Europejskiej i my jakby wchodzimy w schemat właśnie tej idei. W ciągu roku młodzież gromadzi plastik oraz szkło. W ten sposób organizatorzy chcą zadbać o wpajanie młodym ludziom właściwych postaw dotyczących segregacji śmieci. Konkurs ten przede wszystkim pomaga, wprowadza pewne nawyki wśród młodzieży i dzieci, które w przyszłym życiu, w dorosłym życiu owocują możliwością recyklingu tych odpadów, możliwością ponownego wykorzystania tych odpadów, które na co dzień wyrzucamy do śmieci i nie wiemy, co dalej się z nimi dzieje. O zwycięstwie decyduje ilość zebranych odpadów przez daną placówkę. Pierwsze miejsce zajęły dzieci z przedszkola w Gościcinie, drugie dzieci z przedszkola Bajka w Wejherowie, natomiast trzecie młodzież ze szkoły podstawowej w Górze. Uroczystość wręczenia nagród uświetnił występ wychowanków wejherowskiego przedszkola Bajka. Przez 10 lat trwania konkursu zebrano już 118 ton plastiku i 174 tony szkła. Gdynia, Reda i Puck to tylko niektóre miasta, z których licznie przybyli pielgrzymi na coroczny odpust morski Trójcy Świętej w Wejherowie. Uroczysta suma tradycyjnie odbyła się na Kalwarii Wejherowskiej. Zwyczaj pielgrzymowania na Kalwarię Wejherowską narodził się ponad 300 lat temu. Z okazji odpustu Trójcy przy Najświętszej na wzgórza kaszubskiej Jerozolimy przybyły pielgrzymki nordyckie z północnych Kaszub. To już drugi kalwaryjski odpust w tym roku. Obchody tego święta rozpoczęły się już w sobotę rano od powitania wiernych. Uroczystą sumę odpustową koncelebrował franciszkanin Jego Ekscelencja ojciec biskup Rudolfo Cetoloni z Montepulciano we Włoszech. Msze odprawiono aż w 4 językach – polskim, kaszubskim, włoskim i po łacinie. Tradycyjnie uroczystość uświetniły chóry kaszubskie. Tegorocznemu odpustowi towarzyszyły słowa błogosławionego Jana Pawła II – nie lękajcie się chcieć świętości. Kaszubskie wesele. Na takim gościła telewizja Kaszuby, a to za sprawą dni otwartych w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Jednak kaszubskie wesele to nie jedyna atrakcja, jaka czekała w murach muzeum na gości podczas dni otwartych.
Dni otwarte w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej rozpoczęto od otwarcia wystawy Haftu Kaszubskiego i koncertu uczniów Wejherowskiej Szkoły Muzycznej. Jednak najciekawsze wydarzenie czekało na miłośników sztuki teatralnej i historii Kaszub w piątek. Wówczas młodzież z grupy teatralnej w Załakowie przedstawiła spektakl Kaszubskie Wesele, w którym ukazała to, co jest charakterystyczne w kulturze kaszubskiej dla tradycji weselnej. Czyli tą jakby odmienność, te zwyczaje, które są u nas. No każdy, kto uczestniczył w wiejskim weselu, wie, że są takie zwyczaje, jak chociażby na Kaszubach przyjęty polterabend, jak są odczepiny, są różne fragmenty stałe tych uroczystości ślubnych. W trakcie trwających 4 dni uroczystości zaprezentowały się grupy muzyczne z różnych stron Kaszub. Gościmy Kaszubsko-Kociewską Orkiestrę Torpeda z Tczewa, która będzie tutaj przyciągać zarówno mieszkańców, jak i pielgrzymów. Gdzie będziemy ich też gościć kaszubskim poczęstunkiem, które przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Paczewa. To jest taka mała wieś koło Sierakowic i zaprezentują one właśnie kuchnię kaszubską. Natomiast w niedzielę promocja kolejnego tomiku, już 9 almanachu takiego twórców kaszubskich Zymk. Jest to po prostu publikacja, która publikuje twórczość młodych pisarzy kaszubskich. Na koniec swój repertuar zaprezentowała kapela kaszubska z Sierakowic. Oprócz tego przygotowano warsztaty malarstwa na szkle. W kawiarni Insulo odbyło się wręczenie podziękowań wolontariuszom z Uniwersytetu III wieku w Wejherowie. Przez cały rok akademicki około 20 wolontariuszy prowadziło zajęcia ze studentami. Przez cały rok akademicki przekazują swoją wiedzę studentom, poświęcają swój czas i angażują się w sprawy akademickie. Wolontariusze, bo o nich mowa, robią to bezpłatnie. Dlatego władze Uniwersytetu III wieku w Wejherowie postanowiły podziękować im za pracę i oddanie. Chcielibyśmy podziękować w jakiś sposób skromny taki i co roku wolontariusze nasi otrzymują książki, które są dotowane finansowo przez Urząd Miasta. W tym roku zaprosiliśmy zastępcę prezydenta miasta Wejherowa, pana Bogdana Tokłowicza, honorowego studenta zresztą naszego uniwersytetu, aby dokonał wręczenia książek. Będą również podziękowania dla wolontariuszy, no i takie spotkanie przy kawie, przy ciastkach. Możemy porozmawiać o tym, co zrobiliśmy, co byśmy chcieli jeszcze zrobić w przyszłym roku, żeby ten uniwersytet był lepszy. Bez wolontariuszy nie byłoby tak szerokiej gamy proponowanych zajęć. Bardzo ciekawymi zajęcia byłyby zajęcia z psychologii. No mieliśmy troszeczkę problemy w ostatnich 2 latach, bo co zaczynaliśmy, to nam tam nie zawsze wychodziło. No takie jest życie. No to są właśnie, mówię, wolontariusze, więc mają swoje dodatkowe zajęcia. W przyszłym roku będziemy mieli za to za karę już 2 psychologów. Mówię za karę w cudzysłowie oczywiście. Bardzo dobre są zajęcia u pani Mazurkiewicz ze zdrowego odżywiania, kiedy no, wszyscy przychodzą. Wiadomo, że każdy chce być zdrowy, więc musi zdrowo żyć. Gabrysia Nagiel mówi, co robić, żeby żyć zdrowo i nie chorować. Są też, powiedzmy, zajęcia no, gimnastyczne, które no, pozwalają nam się poruszać w sposób właściwy. Mamy przecież nordik. W Uniwersytecie III wieku w Wejherowie studiuje ponad 100 studentów. Zajęcia prowadzi blisko 20 wolontariuszy. Powiatowo-gminny konkurs fotograficzny to nie lada wyzwanie dla miłośników fotografii. Co roku jest organizowany przez Bibliotekę Publiczną Gminy Wejherowo imienia Aleksandra Labudy w Bolszewie. Telewizja Kaszuby objęła patronat medialny nad 6. edycją konkursu. Konkurs fotograficzny to już tradycja dla Gminnej Biblioteki w Bolszewie. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był wolontariusz Damian Trawicki. A oto, co przygotowali organizatorzy. Jak co roku są 2 kategorie. Pierwsza to dla dzieci i gimnazjalistów, a więc Dziki Świat Ptaków. Natomiast w kategorii dla studentów, dla uczniów szkół średnich, jak i dorosłych, Zanikające zawody w obiektywie. Konkurs ma już 6 lat, ale wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem. Od stycznia wpłynęło aż 150 prac konkursowych 35 autorów. Aby przyciągnąć uwagę jury, trzeba było wykazać się kreatywnością w ujęciu tematu. Sztukę tę do perfekcji opanował Krzysztof Jerzy Szkurłatowski, przedstawiając ptaki w trudno dostępnych miejscach. Wiele zdjęć mi nie wychodziło, to trzeba było po prostu w odpowiedni moment wyłapać. Rywalizowali ze sobą nie tylko indywidualni uczestnicy, ale też całe rodziny. O prawdziwości słów uczeń przerósł mistrza, na własnej skórze przekonał się ojciec 2-krotnego laureata pierwszej nagrody w kategorii dla dzieci i młodzieży. To właśnie on wprowadził syna w tajniki fotografii. Sam zaczynał, gdy był niemal jego rówieśnikiem. 15 lat miałem, dostałem od dziadka.
od babci aparat fotograficzny. Tak zupełnie w przypadku się w ogóle fotografią nie interesowałem. Organizatorzy konkursu postawili również niełatwe zadanie przed dorosłymi, którzy zmierzyli się ze znikającymi zawodami. Jak zdradziła dyrektor biblioteki, w przyszłym roku tematyka konkursu będzie wiązała się ze sportem i rodziną. Klub sportowy Tytani Wejherowo zorganizował piknik na boisku przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 imienia Jakuba Wejhera w Wejherowie. Dmuchane zabawki, paintball, konkursy i liczne zawody to tylko niektóre z atrakcji, które przyciągnęły dzieci i dorosłych. O tym, że zawodnicy klubu Tytani Wejherowo są zapracowani, nie trzeba nikogo przekonywać, bowiem już od września zaczynają rozgrywki w drugiej lidze. Mimo to poświęcili swój wolny czas i po raz kolejny zorganizowali piknik w Wejherowie. Jak zauważyli sami zawodnicy, co roku podczas tej imprezy towarzyszy im coraz więcej ludzi. Piknik z tytanami to nie tylko zabawa i miły sposób na spędzenie wolnego czasu. To również wspaniała okazja do promowania piłki ręcznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. A oto, co w tym roku przygotowali Tytani. Były pokazy szkoły judo z Rumi, będą pokazy straży pożarnej, policji, mamy również dmuchane elementy, zjeżdżalnie, zamek do skakania, stoisko z paintballem. Wszyscy uczestnicy pikniku świetnie się bawili. Najlepiej widać to po uśmiechniętych i radosnych twarzach dzieci i ich rodziców, którzy są zgodni. Takich imprez powinno być więcej. Festyn jest bardzo udany, fajne atrakcje dla dzieci są przede wszystkim. No i dopisała nam pogoda, dzieciaki mają i zjeżdżalnie, i konkursy, także bardzo fajny pomysł. Piłka ręczna w Wejherowie coraz bardziej się rozwija, co zdecydowanie zawdzięczamy Tytanom. Oby znalazły się kolejne osoby, które poprzez gry i zabawy zachęcą młodych ludzi do uprawiania sportów. To wszystko w wydarzeniach. Dziękuję za uwagę. Na następne wydanie zapraszam Państwa we wtorek. Do zobaczenia.